Dzień dobry, Monika Taranczowska. Witam w programie Gości Dnia, a naszym gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Mirosława Nykiel. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Takie pytanie od początku zacznijmy. Jakie propozycje ma Koalicja Obywatelska, Platforma na nadchodzące wybory? Co się pojawiło? Jaka ta propozycja jest, żeby ta większa rzesza ludzi jeszcze, która była tak w sobotę nawet i 4 czerwca, poszła za tłumem Donalda Tuska? Tak, za Donaldem Tuskim wszyscy idziemy. To jest lider, który rzeczywiście prowadzi do zwycięstwa, ale bardzo często pada pytanie o program. Więc ja chcę powiedzieć, że odbyliśmy bardzo dużo tych kongresów programowych. Sama koordynowałam jako koordynator dla regionu śląskiego 6 kongresów programowych. Jeździmy po kraju, odwiedziliśmy 13 województw i tam odsłaniamy po kolei punkty swoje programowe i konsultujemy od razu z ludźmi. Kiedy Donald Tusk spotyka się na jednym dużym spotkaniu, my spotykamy się jako parlamentarzyści na 100, 120, 150 spotkań, jak było na Śląsku, w małych miasteczkach, gminach i dyskutujemy na temat programu. Mamy Takie najważniejsze właśnie kwestie. Najważniejsze rzeczy. To może zacznę od gospodarki, jako że ja zajmuję się gospodarką od lat i dla mnie przedsiębiorcy są ważni, bo oni wypracowują nasze PKB, zwłaszcza małe i średnie. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy bardzo, można ładnie powiedzieć, narzekają na to, co dzieje się teraz. Większość musi zamykać swoje działalności. Wcale im się nie dziwię. To, co zgotował PiS przedsiębiorcom, to jest skandalem nad skandale. Ten ład dobił wszystko, bo to był nieład, a nie polski ład. Dużo firm musiało się pozamykać przez te kwoty, które niestety padały jak muchy te małe i średnie firmy. One się odradzały, bo nic nie się, zwłaszcza gospodarka nie znosi próżni, ale sam upadek tych takich naszych bliskich sercu barów, restauracji, piekarni. One nadal się zamykają. No, które nadal się zamykają, bo zmieniają cały czas przepisy podatkowe. Tak nie może być. Więc co my proponujemy? Przede wszystkim inne podejście do przedsiębiorców, czyli zlikwidujemy urzędy skarbowe, w zamian za te urzędy będą pracowały centra obsługi przedsiębiorców. To jest ogromnie ważne, bo to zmieni się filozofia podejścia do przedsiębiorcy. Z niedomniemani winy, czyli przychodzisz i masz coś na sumieniu, jesteś winny, tylko na partnera dla urzędu. Czyli będziemy rozmawiać o problemach, rozkładać na raty, jeśli będzie problem, podatki umarzać. Chcecie być bardziej dostępni dla przedsiębiorców? Dokładnie tak jak jest w cywilizowanym świecie, gdzie przedsiębiorca nie jest, jak się spóźni z płatnościami, podejrzany, że coś kombinuje, tylko bywa często takie w biznesie, że są problemy. Często niezawinione zupełnie przez przedsiębiorcy. Czy choroby, czy różne sytuacje. Więc to po pierwsze. Po drugie, wprowadzimy od faktur zapłaconych PIT, nie od faktur niezapłaconych. Czyli jak masz wystawioną fakturę, to nie, a nie masz pieniędzy jeszcze, to nie płacisz PIT-u. To ogromnie ważne. Bardzo. Czy to może też być jedną kwestią, że ta rzesza przedsiębiorców, którzy jeszcze zastanawiają się, na kogo głosować, może przyciągnąć ich do urn w październiku? Zaraz jeszcze parę innych rzeczy wymienię. Tutaj właśnie mamy nasze propozycje dla przedsiębiorców, bo często się mówi, że nie mamy właśnie PIT, tylko od zapłaconych faktur. Bardzo ważne, przeniesiemy obowiązek płacenia chorobowego, bo często to dla małych i średnich firm jest ogromnie ważne. Po pandemii ludzie, zwłaszcza po pandemii, ludzie chorują. Nie ma dużego zatrudnienia. Jeśli przedsiębiorca nie ma pracownika, musi robotę wykonywać, a od tego musi jeszcze płacić ZUS. Więc ZUS chorobowy będzie płacił od pierwszego dnia, nie od 30. Czyli także tutaj to ten ogromnie pracodawca dostanie taką jakby ulgę, tak? Jeżeli pracownik jest chory. Składka zdrowotna, kolejna zmora przedsiębiorców. Proszę państwa, no teraz składkę zdrowotną w wysokości 9% przedsiębiorca płaci nawet wtedy, kiedy sprzedaje jakąś nieruchomość, bo ma kłopot, na przykład czy samochód, czy świadomie z innych względów sprzedaje swoją nieruchomość czy ruchomość, musi zapłacić 9% składkę zdrowotną. To jest nieporozumienie. Czy urealnimy wysokość składki i będzie prosta zasada. Także to ogromnie ważne. Dlaczego to jest tak trudne wprowadzić teraz przy tym rządzie? Ten rząd w ogóle nie rozumie przedsiębiorców.
proszę zobaczyć, jak spłaszcza, nie, płaca nie jest takim motywatorem do podnoszenia produktywności, jakości pracy, nie powoduje, że pracownik musi się starać, tylko płaca się spłaszcza, podnosi teraz się coraz podnoszą, wyżej. Ale teraz podnoszą płacę minimalną. Ale minimalną, czyli co? Nie, jak podnoszą minimalną, a nie idą w górę, bo przedsiębiorca musi zarobić zysk, musi sobie to policzyć. Po pierwsze, niestabilność prawa, poza tym to nieszanowanie konstytucyjnego ustanowionego porządku prawnego, to jest zgroza też, bo często przedsiębiorca musi skorzystać z sądów, a okazuje się, że to nie dość, że długo trwa, no to wiadomo, jak u nas jest całym systemem sądownictwa. Także to są rzeczy, które naprawdę, a jeszcze jedno bardzo ważne, tak? 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Ogrom, praca musi się opłacać. Tylko słyszymy narrację rządu, że przecież jest wszystko dobrze. Pieniądze są, ludzie zarabiają, firmy się budują, ludzie chcą inwestować w Polsce. To nieprawda. Podam tylko jeden wskaźnik. Jak oddawaliśmy władzę w 2015 roku, stopa inwestycyjna, czyli całość nakładów w stosunku do PKB, była na wysokości 20,6%. Teraz spadła, Morawiecki założył w tych swoich słynnych planach strategii odpowiedzialnego rozwoju 25%, czyli o 5% progres, a co się stało? Spadła do 16%. Proszę Państwa, to jest wskaźnik sprzed transformacji. Początek transformacji był 16%. Czy całość nakładu do PKB, to jest najpoważniejszy miernik, czy się rozwijamy. Mamy konsumpcyjny rozwój, czyli inwestycje na konsumpcję. Inwestujemy, przejadamy w dłuższym horyzoncie czasowym, nie mamy takich inwestycji i żeby był rozwój, to musi być dłuższy horyzont czasowy, tych inwestycji tego nie mamy. To chce zmienić Donald Tusk. I teraz tak, bo pytań do Pani mam wiele, czas nasz niestety nieubłaganie gdzieś tam już się skraca, a chciałam jeszcze dopytać o to, czy zmiany, które teraz nastąpiły w rządzie, czyli wejście prezesa Jarosława Kaczyńskiego do rządu, to jest dla niej dobra rzecz, czy to może pogrążyć obecnie rządzącą władzę? Powiem tak, że jak wychodził z rządu, tłumaczył się, że musi partię przygotować do wyborów i teraz jak wrócił, tłumaczy się tym samym. To świadczy o kompletnym rozkładzie tej partii. Ja uważam, że PiS już nie ma nic do powiedzenia. Przejechaliśmy, tak jak powiedziałam na wstępie, 13 województw. Spotkaliśmy się na kilkuset spotkaniach w różnych miejscowościach. Chyba ten największy oni był 4 już skrzywdzili czerwca. Tak dużo ludzi, tak dużo ukradli, tak dużo złego wyrządzili, że ludzie już powiedzieli dosyć. Mamy dosyć i chcą zmian. To widać na każdym niemal z tych spotkań. W internecie krążą zdjęcia, też wiadomo, musimy też to zweryfikować, ale krążą te zdjęcia w internecie, gdzie było spotkanie partii PiS-u i spotkanie Donalda Tuska we Wrocławiu. I teraz tak, we Wrocławiu na zdjęciu jest bardzo duża liczba osób, na tym drugim zdecydowanie mniej, ale pokazane w telewizji publicznej, reżimowej, było bardzo dużo. Nazywajmy rzeczy po imieniu. I teraz w takim razie, czy to jest tylko taka zagrywka? Czy oni cały czas zwożą tych ludzi autokarami, nie można wejść, zadać pytania otwarte, tak jak jest u nas. U nas na spotkaniu każdy może wejść, zadać dowolne pytanie. Donald Tusk tych pytań się nie boi. Był na Śląsku 10 dni, była na wielu tych spotkaniach. To naprawdę z przyjemnością można było patrzeć na, oczywiście poza jakimiś incydentami, gdzie ktoś świadomie chciał wejść i zakłócić spotkanie. To jest w ogóle to nie jest skala do porównywania, proszę mi wierzyć. Już nie mówiąc o marszu 4 czerwca, gdzie uczestniczyłam, było ponad 220 osób z samego Bielska. 4 autokary od nas, przez moje biuro się zarejestrowało. Nie mówiąc o tych prywatnych, osobowych autach, busach i na indywidualne wyjazdy. Padło też takie stwierdzenie, że to są działacze. Nie.
to proszę mi wierzyć, że w ciągu jednego dnia mój pracownik powiedział mi, pani poseł, 80 telefonów miałem, nie mogłem nic więcej robić, cały czas się rejestrowali, 40 osób zostało w rezerwie, no niestety już nie było autokarów. Proszę mi wierzyć, olbrzym się obudził, tak jak to powiedział Donald Tusk, olbrzym się obudził i to już jest nie do zatrzymania. Ludzie powiedzieli dosyć, nie damy się w ten sposób traktować. A co w przypadku, jeżeli tutaj pani mówi olbrzym się obudził, ludzie idą za Donaldem Tuskiem. Jest oczywiście rzesza ludzi, która idzie za Prawem i Sprawiedliwością. Wybory w październiku zweryfikują to. Co jeżeli nie uda się? Nie biorę takiej ewentualności pod uwagę. Proszę mi wierzyć, jestem dosyć długo w polityce, tej dużej, w parlamencie. Bo sondaże cały czas skaczą. Tak, nie, jest tendencja, już wszystkie sondażownie, bo to wiadomo, że zależy jaki CBOS zawsze daje przewagę opcji rządzącej, a teraz już jest tendencja, wszystkie sondaże to pokazują. Oczywiście to nie oznacza dla nas, że możemy się tym cieszyć i nic nie robić. Cały czas trzeba podtrzymywać to dążenie i być z ludźmi, proponować, by będziemy, teraz organizujemy te spotkania w poszczególnych miastach, otwarte w trochę innej konwencji. Na pewno jeszcze wiele się wydarzy, no tak już jest, że nie pokazujemy, nie odsłaniamy wszystkiego do samego końca. Ale zanim jeszcze przejdziemy do jednego pytania, chciałabym podsumować, czyli tak, babciowe, kredyt dla młodych, mieszkania. Kredyt dla młodych, na 600 zł na wynajem, bo o tym ciągle zapominamy. Propozycje dla przedsiębiorców, które wymieniłam. Tu już mamy 4 65 propozycji. PIT od zapłaconych faktur, ZUS od pierwszego dnia, a nie od 30. Urzędy skarbowe zmieniają podejście i przekształcają się na centrum obsługi przedsiębiorcy. Wprowadzamy prostą, czytelną składkę zdrowotną i wysokość tej składki, a i to co najważniejsze, bo nie dokończyłam, prawdopodobnie zaczęłam, stabilność prawa. Dla przedsiębiorcy ogromnie ważne, czyli vacatio legis, co najmniej 6 miesięcy, czyli jak zmieniamy przepisy, to przedsiębiorca ma czas na przygotowanie się do tych zmian, a nie kilka naraz, tak jak to było w tym słynnym polskim nieładzie. Pani poseł, to zmieniając temat, jak powiedziałam na początku rozmowy, chciałabym się zapytać o nieprzewidywalne sytuacje za naszą wschodnią granicą, to co się może dziać. Czy Polska ma się czego bać na ten moment? Mówimy o sytuacji W Rosji, ale mówimy też o tym, co się dzieje dookoła nas. Specjalne spotkanie w... Strach nie jest najlepszym doradcą. Ja wymagałabym od rządu, od poważnego rządu, że jest w kontakcie przede wszystkim z naszym sojusznikiem i to jest nasza polisa ubezpieczeniowa, gwarancja z Unią Europejską i z NATO blisko. I zachowuje się odpowiedzialnie i poważnie. Oczywiście żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych, bo te ruchy w Rosji ostatnio, jak się zaczynało we Wrocławiu spotkanie. No właśnie do tego chciałam nawiązać, że po tym spotkaniu wieczorem w sobotę odbyło się spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z prezydentem i premierem, którzy mówili, że nie ma się czego bać, że Polska jest bezpieczna. Zawsze tak mówią i pewnie będąc rządem trzeba tak mówić, bo to po pierwsze nie można siać paniki, natomiast to przede wszystkim rząd musi być odpowiedzialny, a nawet w takich sytuacjach ten rząd nie wykazuje się odpowiedzialnością. Mieliśmy przykład tej rakiety, która spadła. Nawet nie chcę wracać do tego, bo nie mamy czasu. Rząd nie zachowuje się odpowiedzialnie, czasy są bardzo trudne i uważam, że nie możemy udawać, że musimy być za cieśnie współpracy z Unią Europejską, a nie w tym czasie wspierać się z Unią i opowiadać w jednym miejscu, że jesteśmy za Unią, za chwilę, że jesteśmy przeciwko, nawet w tym samym dniu. Proszę prześledzić wypowiedzi premiera rządu Morawieckiego. Tak, śledziliśmy. Ja przynajmniej śledziłam to, co się dzieje. Więc naszą gwarancją jest obecność w Unii Europejskiej i sojusz z NATO. To może nam dać poczucie bezpieczeństwa. Powiedziała pani poczucie bezpieczeństwa i padło też demokrację, bo wiemy, że specjalnie zorganizowana, stworzona strona internetowa do przypilnowania wyborów. Tak. I tutaj też młodzi ludzie wypowiadali się nam niedawno do kamery, że oni chcą żyć w Polsce właśnie praworządnej, demokratycznej, gdzie ten rząd i w ogóle Polska będzie się liczyła.
No właśnie, przypilnujmy wyborów. Tak, wczoraj organizowałam konferencję właśnie z młodymi, z obywatelami, którzy utworzyli ten komitet pilnowania wyborów. To się nazywa, nieważne o nazwę. Chodzi o to, że młodzi rzeczywiście, ale nie tylko młodzi, my dojrzali już bardzo też chcemy żyć bezpiecznie. Nie wierzą tej władzy, chcą patrzeć na ręce, trzeba policzyć każdy głos, przypilnować tych wyborów. Ja z każdego miejsca i z tego również apeluję, zapiszmy się, wystarczy wejść na stronę. Bo to nie mówimy tylko o młodych, ale to mówimy też o każdym, o kto chce przypilnować tych wyborów. Zwłaszcza, że jest czego pilnować, bo jak pamiętamy wybory prezydenckie, to te wszystkie zakłady pomocy społecznej, tam gdzie rzeczywiście w zakładach zamkniętych, te głosy nie były dobrze policzone, nie mówiąc o liczeniu głosów za granicą. Przy tych wyborach to jest chyba teraz najważniejsze, aby te głosy były liczone i żeby... Żeby patrzeć, żeby w każdej komisji był przedstawiciel albo w charakterze obserwatora, albo w charakterze członka komisji. Tutaj jest dowolny obserwator czy członek komisji, ale żeby był ktoś z opozycji, dlatego wraz z obywatelami partie opozycyjne utworzyły wspólną taką platformę. Wystarczy wejść na stronę i wypełnić formularz i się zarejestrować, o co serdecznie proszę i wszystkich namawiam na to. I tu zostawimy kropkę. Bardzo Pani dziękuję w takim razie za naszą rozmowę o tym, że przedsiębiorcy trochę więcej dowiedzieli się, co oferuje Donald Tusk i tą broszurę pewnie będzie można zobaczyć gdzieś na stronach internetowych. Ja myślę, że tak i można wejść właśnie tutaj na naszą stronę www.drużynatuska.pl i tam są wszystkie szczegóły, które pewnie nie podaliśmy tutaj z uwagi na czas. Ja również serdecznie dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, dziękujemy za oglądanie, do widzenia.